Sponsorem audycji jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyt we marzenia. Czarne, horyzontalne wąsy, kostki.
kostium kąpielowy, ostrogi, teczka, rozwala się na leżaku, rozwalaj się, wyciąga z teczki, przekrój, czyta. Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić nieznany rękopis Stanisława Wyspiańskiego. O, wreszcie coś nieznanego! Wszystko jest takie znane! Krzyta pęka ze śmiechu. Świetne! Ja wobec tego na cześć Gęsi powstanę i proszę, by w tej sali również wszyscy powstali i uczcili Ildefonsa w tej chwili! No warioby ty na śtyłek, na troszkę wysiłek! Co? Nikt nie wstaje? Świństwo, szkoda, bardzo mi przykro. Adamie... Hej. Adamie... Słucham, wielmożny panie! Tylko proszę się nie broń. Teraz wyjmę ci żebra. Co? Żebro? Nie pojmuję, dlaczego żebro właśnie? Chłopcze, nie wpadaj w furię. Tylko słuchaj uważnie. Znów los we mnie godzi. Proszę więc, o co chodzi? Z żebra stworzę niewiastę, twojego życia gwiazdy nie pomogą wykręca. Żebro będzie wyjęta! Moje niedoczekanie! Właśnie twoje, Adamia! Jakem bra ojciec Adam historyczny ślub składa wobec was i historii i drąta dratatorii i Azji, i Australii, i Walii, i Kornwalii, Nemezis, i Temidy, i tragedii, i Florydy, i dziejowych regałów, i spiżu piętestału, dzieci, i pani, i panów, i niczego fortepianu. Knę się na Olka Fredrę, na Cytorę i Wiedrę, na Arkę, na Wieżę, Babel, na Warszawę i Wawel, na wszystkie dzwony Rzymu, na Nemiem, Kapta, Bimus, Roboczynki i Lasę, na balady i romanse, na serce, sercu, serca, na walce i skerca, na Azteka i Kopernika i wszystko, co z tego wynika, na Don Kiszona z Pinokiem i na całą agrologię, słońce, krzyż i chmury, na Ministerstwo Kultury, na Padme i Kalejowę, tu starczy dwóch kropek, na żadne góry srebra nie rozumieją żebra! Oddech żebra, Adamie. Czy to ja jestem żebrak, żeby chodzić bez żebra? Oddech żebra. Nawet zwyczajna zebra nie oddałaby żebra. Oddech żebra, Adamie. O mnie pomysłów nie brak, żeby nie oddać żebra. Adamie, ja przysłanie, oddasz żebra, Adamie. Niestety, proszę panów, nie mam więcej sloganów. Thank you.
kostiumie kąpielowym innego kroju i koloru, bez ostróg, wąsy ogolone, sportowe skarpetki. Ewa, bardzo piękna, również w kostiumie kąpielowym. Adam z przekrojem, Ewa z modą i życiem praktycznym. Co chwila wymieniają się czasopismami, bądź wyrywają je sobie z rąk, bądź popadają w stan zaczytania. Pauza. Mąż był. To jest hrabia. A namawiał? Namawiał. Przysięgam na to słońce. Ja tego nie zaskoczę. Brawo, śliczności moje. Skończymy go we dwoje. Łapią się za ręce, taniec i śpiew. Razem. Hop! Dziś, dziś! Dobra nasza! Wykańczać! Ach, wykańczać! Nie chcemy węża! I my? Zaraz go wykończymy! Wąż wychodzi z prawej strony sceny. Suki duki ciuki Danubi Chunki Bim, bam! Dokumenty! Do wody! Dokumenty!
i zasłużyłeś na moją miłość. Szczerze? Oto to się nazywa los kształtować świadomie. Fortepian zaczyna grać samoczynnie poloneza triumfalnego aru. Potem dzwony, dzwonki elektryczne, iluminacje, ekshumacje, poczta francuska, psalmy amerykańskie, beczki śmiechu, bębnem artykuły wstępne, wyścigi cyklistów, bieg w workach, taniec niedźwiedzi, iluzja z pająkiem, kwiaty z tysiąca i jednej nocy, film na chmurach pod tytułem Miłość zwycięża, parada psychiatrów, lajkonik fikcyjny pokrzyp, hermenegildy poczubińskiej, popularno-naukowy wykład z dziedziny meteorologii, szkoły krytyków, walki z przerostami, teleskop, każdy może ujrzeć księżyc za jedyne 20 złotych, przerodny deszcz, mechaniczne w niebo wstąpienie Jerzego Zabińskiego, lampa Allawyna, zniknięcie klatki z kanarkami, nożyce demona, konfetti, koncepcje i akademie podczas jednej z akademii. Thank you.
kościołek Porfirion z narzędziami. Nic nie rozumiem. Nie pani Maju. I don't understand. Wynosi... Sześć rury!